Tutaj tych pozycji w częściach to jest grubo ponad 100 pozycji. Co do kosztów, no to jest poniżej 100 tysięcy. Ktoś powie, że za te pieniądze to można kupić ciągnik. Tak, można kupić, ale na pewno nie Fenta. Na pewno nie Fenta 716. I na pewno nie sprawny. No, za 80 można kupić sprawny ciągnik, ale na pewno jakiejś innej marki. Natomiast jeżeli ktoś by chciał kupić ciągnik Fenta za 80 tysięcy, no to naprawdę to będą tak zwane zwłoki.